6 typów narcystycznych matek. Zapraszam. Kochani, zanim przejdziemy do tematu, ja tylko szybciutko zapraszam Was na mojego Instagrama, gdzie zamieszczam pomocne, wartościowe, edukacyjne, inspirujące treści, które pomagają nam w codziennym życiu. A teraz do dzieła. Na moim kanale. Macie obszerny już materiał na temat toksycznych ludzi, i muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście te miliony wyświetleń mówią o tym, że temat jest wymagający dużego uporządkowania, między innymi właśnie przez to, że się po prostu edukujemy. I dzisiaj chciałam Wam powiedzieć właśnie o sześciu typach narcystycznych matek. Macie filmik o, w ogóle o narcyzie na moim kanale, gdzie mówi o jakby całości tego zjawiska. Natomiast dzisiaj, właśnie chcę się skupić na tych toksycznych, narcystycznych matkach na podstawie książki Carol McBride: Zobaczcie córki narcystycznych matek, wsparcie dla dorosłych. Myślę, że jest to naprawdę bardzo istotny temat, gdyż no, spotykam się także w swojej pracy z wieloma osobami, które doświadczyły różnych tych trendów narcystycznych. Chociaż generalnie mówi się o tym, że w większości narcyzi to narcystyczne takie nastawienie do życia, to jest jednak domeną mężczyzn, niemniej jednak spotyka się dosyć dużo matek, które właśnie miały takie cechy, czyli były bardzo skoncentrowane na sobie, świat widzą tylko w kategoriach tego swojego własnego interesu. Widzą to tylko ludzie widzą jako narzędzia do rozgrywki właściwie są zimniej, nie, nie nawiązują głębszych więzi. To widać w bardzo różnych sytuacjach. Ja pamiętam, że kiedyś miałam taką klientkę, z którą rozmawiałam, to ona miała taką matkę, która właśnie narcystyczną, która miała męża takiego spokojnego alkoholika, bo wiecie, z innych filmików, że są tacy bierni alkoholicy. i ona po prostu biła go, była bardzo przemocowa. I w momencie, kiedy on umarł, to ona zakochała się w jakimś Włochu, wyjechała i zostawiła dwoje dzieci w wieku dosłownie 15 i 11 lat na pastwę losu w zadłużonym mieszkaniu itd. itd. I przez lata się nie odzywała, bo po prostu uważała, że jej życie, ona sobie musi żyć życie, że i tak zresztą zawsze było, że w sumie ona była najważniejsza. Po latach odezywała się. I wtedy właśnie w ogóle tak jak gdyby nigdy nic, jakby się nic nie stało, z takim ogólnym przekonaniem, że ona zawsze była tak troskliwą matką, zupełnie wyszło jej z pamięci to, że przegapiła parę lat życia, że jej córka niepełnoletnia musiała spłacać długi, żyła w nieogrzewanym mieszkaniu, właściwie bez pomocy dobrych ludzi, którzy na szczęście są. W ogóle nie dałaby sobie rady. I, I rzeczywiście później kontakty ona utrzymywała ze swoją mamą. Właściwie polegały na tym, że mama co pewien czas po prostu chciała pieniędzy. E, mówiąc, że zawsze uzasadniając to, ile ona to zrobiła dla swojej córki, i że ona jest po prostu niewdzięczna. Czyli typowe takie narcystyczne techniki, które w tym poprzednim filmiku są dosyć mocno opisane. Dzisiaj jednak chciałabym Wam powiedzieć o sześciu typach narcystycznych matek. Z tym, że muszę Wam powiedzieć, że wszystkie te rzeczy, że tak powiem, yy, tak jakby oscylują wokół dwóch strategii narcystycznych matek. Czyli mamy dwie takie matka pochłaniająca i matka ignorująca. Czyli tak, matka pochłaniająca próbuje dominować i kontrolować każdy aspekt życia córki. Sama podejmuje wszystkie decyzje, sama wywiera presję, jak ona ma myśleć, jak ona ma czuć. Czyli ogólnie taka dziewczynka jest po prostu totalnie ubezwłasnowolniona. Nie ma w ogóle, jest tak jakby przedłużeniem życia mamy, czyli nie ma tutaj miejsca na jej pasje, na jej hobby. Wszystko musi robić tak, żeby mamie się to podobało. Nie ma przestrzeni na indywidualny rozwój. Nie ma własnego głosu w tej relacji. Więc na zewnątrz to wygląda na to, że matka jest po prostu cała pochłonięta tym swoim dzieckiem, że cudownie wywiązuje się ze swojej roli. W związku z tym jest postrzegana, wiecie, no, jako no, po prostu super high-pro, Musia. Natomiast po prostu córki są, przez to, że są uwolnione, mają bardzo niskie poczucie wartości. Własnej niską samoakceptację, no i oczywiście sprawczość w życiu jest bardzo słaba, i wtedy problemy zaczynają się jak córka na przykład chce wyjść za mąż, no i oczywiście wtedy żaden kandydat nie jest wystarczająco dobry, i wtedy zaczynają się działania wrogie wobec tych, nie wiem, przyszłego współmałżonka itd., itd. Tu jest mnóstwo przykładów, że jeżeli mamie się nie spodobał, nie spodobał a się nie spodoba praktycznie żaden. Tak? bo to nikt nie ma takich standardów, jak ona tam wymyśliła w głowie. I ona tak naprawdę w ogóle nie troszczy się o to, co chce córka, tylko ona myśli o sobie tylko. Tak? To trzeba myśli wziąć pod uwagę. To jest narcyz, on myśli tylko o sobie. No i teraz zaczynają się działania oczerniające, ośmieszające, podważające. No, musielibyście zobaczyć, włącznie z tym, że są gotowe wtrącić się w życie zawodowe drugiej osoby. No, zaczyna się naprawdę ostra walka. Dodam, że oczywiście ten narcyzm jest w różnym zakresie, ale mówimy tutaj o takim pełnoobjawowym narcyzie. Druga matka, która, która tutaj jest, to jest matka ignorująca. I tutaj właściwie to jest taka, taka, w ogóle lekceważy i nie widzi potrzeb swoich dzieci. W związku z tym jest to matka, która zaniedbuje swoje dzieci, tak naprawdę. Um, Tutaj ludzie mówią tak, miałam dach nad głową, ubranie, jedzenie, więc o co chodzi, nie? Ale tak naprawdę była całkowicie ignorowana. Emocje nie mają znaczenia, nie ma znaczenia co dziecko przeżywa. Nie, mo, nie ma żadnego wsparcia. Nie ma żadnego wsparcia, czyli wiecie te role Mówimy o trzech rolach, jakie powinni spełniać rodzice, czyli organizator, nauczyciel i mentor. No to one właściwie tutaj y, wszystkie są zaniedbane. Czyli jest to bardzo często też na, za, zaniedbane na poziomie fizycznym, nawet dzieci są, em, no, emocjonalnym i tak dalej. Więc tutaj y, to zostawia bardzo głębokie emocjonalne rany, y, które mogą być niezauważalne przez długie lata. Y, w odróżnieniu do np. przemocy fizycznej, tak? Ale jednak niesie to ze sobą ogromną taką e, dawkę m, odrzucenia, e, i też niesie ze sobą takie niskie poczucie wartości e, i bardzo często powoduje różnego rodzaju zaburzenia emocjonalne. I teraz można powiedzieć, czy można sobie zadać pytanie, no w takim razie, czy mamy większość kobiet takich czy takich. Tak naprawdę to mamy yy, najczęściej mieszanki zachowań pochłaniających i ignorujących. Yy, I one się nam mieszają na różne sposoby. Tutaj, no, będę Was odsyłała do książki, ponieważ tutaj można byłoby dużo na ten temat mówić i z chęcią bym rozwinęła skrzydła. No, ale wtedy bym gadała, 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 gadała. I teraz. Yy, Autorka tutaj wyróżniła sześć typów, sześć obliczy matczynego narcyzmu, które właśnie są mieszanką tych różnych rzeczy. Dodam, że tutaj ona jest terapeutką i właśnie bardzo długo pracowała z dziećmi, które padały ofiarą właśnie takiego rodzaju przemocy, bo ona to nazywa. Narcystyczne matki to są matki po prostu przemocowe. Może robią to w białych rękawiczkach, bo narcyz w ogóle słynie z tego, że on robi różne rzeczy w bardzo przemyślany i inteligentny sposób, ale bardzo okrutny, czasami wręcz sadystyczny, powiedziałabym. Więc ona tutaj wydzieliła jakby sześć takich typów ze swojej praktyki. I pierwszy to jest typ ekstrawagancko-ekstrawertyczny. Czyli to jest taka matka, o której kręci się film, jak to nam mówi. Czyli jest duszą towarzystwa, bożyszczem tłumów, ale najbliżsi się jej boją zarówno partnerzy, jak i dzieci. Jeżeli pasujesz do scenariusza, świetnie. Jeżeli nie, spotka cię za to okrutna kara. I tak, yy, na zewnątrz po prostu diwa, cudowna, wspaniała, charyzmatyczna w domu, zimna, wyliczona i bardzo okrutna. Zazwyczaj, ponieważ są takimi dywami, oczywiście oczekują tego, że jakby wszyscy będą grali w ich filmie, nie? Czyli że po prostu wszyscy będą jakby dochodzili do tych standardów. To jest trochę tak jak ja ostatnio słyszałam o małżeństwie takich gwiazd dwóch, w którym moim zdaniem jedna z nich jest bardzo narcystyczna, nie będę mówiła kto, i on po prostu swojej żonie, zresztą też bardzo znanej osobie, określił kontakty towarzyskie, z kim ona ma być, a z kim nie. I wszystkich takich przyjaciół, którzy nie byli słowni, kazał je wykazować z życia, bo nie pasowali do czego? Do scenariusza. Hmm. Bardzo interesujące. Podobnym typem jest typ następny, nastawiony na osiągnięcia. Dla takiej matki najważniejsze jest to, co osiągasz w życiu. I oczywiście ich dzieci muszą wygrywać turnieje, mieć najwyższe oceny, być najbardziej, wiecie, wystrojone, e, najpiękniejsze, wszystko naj, 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 naj. I one bardzo się dziwią, kiedy na przykład ich dzieci popadają potem w narkotyki, i tak dalej, i wtedy bardzo często lądują na terapii w szoku, że w ogóle jakich mogło, jakie mogło w ogóle coś takiego spotkać. I tutaj jest taka dezo dezorientująca dosyć dynamika, bo te matki są ogólnie, wydawałoby się, że powinny zachęcać do rozwoju pasji, i tak dalej, no ale to jest narcyz, pamiętajcie o tym, więc jego interesuje głównie to, co dotyczy jego, mi and I. W związku z powyższym. On bardzo często stopuje pasję dzieci, bo nie widzi w nich sensu. Dopiero jak zaczynają odnosić sukcesu, bo wiecie, w tym wszystkim jeszcze często są ojcowie, którzy, którzy wspierają dzieci, to jak dziecko odniesie sukces, to wtedy jest ojeju, to moje dziecko, co ja nie zrobiłam, żeby odniosło sukces itd., tak itd. Tak Natomiast tak czy siak dziecko dalej nie ma wsparcia. Rozumiecie, to, na tym właśnie polega fenomen narcyzów. Następny typ to jest typ psychosomatyczny. Wieczna cierpiętnica, która po prostu nie to, że cierpi, to są takie, wiecie, na różne choroby, to po prostu wszystko się musi kręcić wokół niej. Wszystko się musi kręcić. To Ja słyszałam w takich przypadkach, że takie osoby specjalnie nie brały leków po to, żeby rodzina po prostu widziała to cierpienie i żeby musiała się kręcić i żeby jeszcze można było mówić jej, że widzicie, wy o mnie nie dbacie, więc... Ja tak strasznie cierpię, wpędza wszystkich w poczucie winy, e, więc e, bardzo często takie matki uciekają w chorobę po to, żeby nie, nie nie radzić sobie w życiu, bo czasami, wiecie, jest łatwiej być chorym i obelałem i tak żeby e, nie musieć stanąć do życia. I wtedy bardzo często następuje co? Parentyfikacja, czyli to, że dzieci zajmują się takim rodzicem. Tu jest też taki ciekawy paradoks, i to wiele dzieci odkrywa, e, takich matek, że jak one zachorują, to wtedy matka jakby ma lepszy kontakt z nimi, przez to, że jakby mogą wtedy się dzielić swoimi cierpieniami. Ale znowu jest to takie, wiecie, przedmiotowe traktowanie drugiego człowieka, bo wtedy można jeszcze więcej gadać, więcej, więcej o tym wszystkim mówić, prawda? Tutaj jest taki ciekawy przykład. Zachowywanie matki Jacki pogorszyło się, gdy ojciec z wiekiem zaczął chorować. Matka zawsze musiała być bardziej chora od niego. Jeśli opiekowałam się nim, bo się źle czuł, zawsze przebijała jego dolegliwości. Raz udawała, że ma zawał serca, nie zliczę ile razy do mnie dzwoniła z pracy, żem się dzwoniła i przyjechała ją ratować. Przyjeżdżałam, a nic jej nie było. Kiedy się nie pojawiłam na takie wezwanie, szantażowałam je milczeniem. Kochani, ja oczywiście wiem, że takie rzeczy się zdarzają czasami, prawda? Ale tutaj mówimy o takich ekstremalnych przypadkach, więc oczywiście musimy zawsze rozsądzać i być zdrowo rozsądkowo nastawieni do rzeczywistości, ale mówimy tutaj o naprawdę takich narcystycznych osobach, które naprawdę zdarzają się w naszym życiu. Typ uzależniony, czyli um, uzależniony rodzic zawsze sprawia wrażenie takiego narcystycznego, no bo całe jego życie kręci się wokół nałogu. Macie też moje filmiki na ten temat o DDA, o różnych tych aspektach, i naprawdę y, dokładnie tak jest, nie? Oczywiście, nadużywanie substancji jest to wygodny sposób maskowania uczuć i y, ucieczka y, jest to styl radzenia sobie ucieczkowy, który y, po prostu maskuje to, że my nie radzimy sobie z problemami, nie radzimy sobie z życiem. Oczywiście, dodam też, że y, on też zazwyczaj zakrywa nasze. Problemy emocjonalne, zranienia itd., itd. Więc tutaj wiadomo, że te ci narcystyczni ludzie zazwyczaj skąś się biorą, i tutaj w tej książce możecie sobie przeczytać właśnie, jak przeanalizować historię swojej rodziny czy też mamy, aby w pewnym sensie zrozumieć te mechanizmy. Natomiast te zachowania narcystyczne naprawdę są bardzo zimne i bardzo okrutne, i trzeba przejść całą drogę uzdrowienia, tak, żeby sobie z nimi radzić. I teraz następny typ to jest ten typ skrycie podły. Ten znam też dosyć mocno z moich y, konsultacji i z życia. Czyli to jest taka osoba, która na zewnątrz ach, córeczko, no chcesz gumę to proszę, chcesz cukiereczka proszę. Oj, jasne, że kupię ci, tylko żeby ktoś patrzył, żeby była widownia, tak? Wszystko w widowni w szkole, mm, daj mamusi buzi i tak dalej. Wsiada do samochodu i po prostu to jest taki tekst, tekst, nie, że ona na zewnątrz mówi jestem niezmiernie dumna z mojej córki, prawda, że wspaniała. A potem w domu mówi: Dobrze, żebyś trochę schudła. Wyglądasz jak czupiradło, ubierasz się jak dziwka. No, czujecie tą dynamikę, nie? Więc to jest, um, to jest tak nieprzewidywalny typ człowieka, że um, doprowadza dzieci naprawdę do szaleństwa. Tutaj też bardzo często mamy ludzi religijnych, co pokazuje, że najciemniej jest co nie? pod latarnią, i ci co, ci, co klęczą pod figurą, mają często diabła za skórą. To jest naprawdę cała gama takich bardzo religijnych ludzi, którzy po prostu w kościele no, i w ogóle znają ten język, i to znam takich i z Kościoła Katolickiego, i z protestanckich kościołów, no bo znam takich ludzi, a w domu po prostu jak diabeł, tak można powiedzieć. I bardzo często są to właśnie ludzie, ludzie którzy mają nutę narcystyczną, czyli po prostu wszystko kręci się wokół nich. Swoją drogą, rzadko kiedy się tych narcyzów rozpoznaje, Dopiero po latach rodziny mówią na ten temat, ponieważ oni dobrze funkcjonują w społeczeństwie i są zazwyczaj dobrymi pracownikami, osiągają różne tam, wiecie, rzeczy w życiu, promocje zawodowe i tak dalej. Więc to, ten narcyt się na trudniej widzi, natomiast jest on bardzo dokuczliwy. O kolejny typ to jest niezaspokojony emocjonalnie, chociaż oczywiście na każdym poziomie te matki są niezaspokojone, bo one skądś się wzięły. Narcyz bierze się z jakichś określonych warunków. Ja na przykład znam, znam taką narcyzkę w mojej rodzinie, która zepsuła wiele lat mojego życia, która po prostu była sierotą wychowywaną przez macochę. I ona żyła w takim przekonaniu, że ona miała być artystką operową, że ona miała śpiewać i że to wszystko zniszczyło jej życie, ale po prostu była tak okropnym człowiekiem religijnym z jednej strony, a z drugiej strony po prostu potrafiła skucić, Ludzi w tak mistrzowski sposób, i tym głównie się zajmowała w rodzinie. Naprawdę dramat. Ale wracając do tych potrzeb yy, yy, emocjonalnych, tutaj są właśnie takie osoby, które są takie, wiecie, ofiary, yy, i one mówią o swoich yy, potrzebach emocjonalnych i otwarcie oczekują ich zaspokojenia. Czyli co mamy? Parentyfikację, tak? Gdy dziecko staje się rodzicem, ma zaspokajać jakieś tam problemy. Potrzeby rodzica. Oczywiście nie mówię, że tam od czasu do czasu, że rodzic jest chory, no to wtedy dziecko przecież może zrobić herbatę, może potrzymać za rękę i może pogłaskać, i może powiedzieć: Rozumiem cię, to nie jest nic wielkiego. Natomiast tu mówimy o stałej rzeczy, tak? O stałej rzeczy, nie o takim zwykłym współczuciu, ale o byciu w pewnym układzie rodzinnym. Pamiętajcie, my jesteśmy zawsze w takim, to są systemy rodzinne, tak? Systemy rodzinne to właśnie też warto byłoby zadać pytanie, gdzie jest tata w tym wszystkim. W tej książce tu jest ta odpowiedź na ten temat. Więc muszą, wiecie, rozwiązywać problemy, wysłuchiwać tych zwierzeń. W ogóle nie ma to w tym wszystkim uczuć dzieci. To w ogóle nie ma znaczenia. nie. Wiecie, dawanie, branie, pamiętajcie, narcyz, branie, 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 moja bajka, mój scenariusz, moje uczucia, moje życie, ja. Tak? Ja. I tutaj na przykład, gdy przychodzisz do takiej matki, mówisz, mamo, jestem zmęczona, to ona mówi a wiesz, co mnie dzisiaj spotkało? Je, yeah, no nie? No i po paru takich dziesięciu ilość tam licytacjach myślisz, no oh, well, thank you, nie? Tak. Więc, mm, więc to jest po prostu te parę typów, które są, uważam, bardzo, bardzo interesujące. Ten ostatni typ właściwie podsumowuje nam całe to zjawisko, czyli tak naprawdę narcyzm na, jakiś, na jakimś poziomie życia został zagłodzony, Powiedziałabym w cudzysłowie, oczywiście taka deprywacja emocjonalna miała miejsce. No i on po prostu musiał przetrwać w takich warunkach. I teraz my trafiamy na tego człowieka i muszę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o narcyzów, to naprawdę nie można się kierować współczuciem, przynajmniej nie jako taka dominująca rzecz, bo narcyz dopiero wtedy, kiedy będzie chciał pomocy, będzie mógł zmienić swoje wnętrze, tak jak każdy człowiek. Natomiast tutaj z tego, co mówi ta, ta wiecie, Karyl McBride, to trzeba się zająć po prostu sobą, dokonać, przeprowadzić się przez proces uzdrowienia. Tutaj ta książka może być bardzo pomocna do takiej, takiej autoterapii. Nie wiem, czy w większości przypadków nie będzie potrzebna normalna terapia, ale to już osądzicie sami. Natomiast bardzo fajna ta książka jest o tyle, że tutaj mówi o właśnie różnych tych, wiecie, mechanizmach, czyli mówi o tym, co, 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 co się działo, jak miałeś rodzeństwo, co się działo, jak, y, jaki był y, relacje z ojcem, o, o w ogóle o systemie rodzinnym i w pewnym sensie przeprowadza nas przez taki model, modelowy proces tego, jak przejść takie uzdrowienie, z jakich rzeczy trzeba sobie zdać sprawę, jak to zdiagnozować i jak pewne rzeczy po prostu, też mi się to bardzo podoba, opłakać. Bo w pewnym sensie trzeba przejść taką żałobę, tą tak zwaną, wiecie, ranę, matczyną, jakby opłakać to, że się nie miało tej mamy, jakiej się potrzebowało. Oczywiście, patrząc, tak jak ja lubię w nurcie pracy z wewnętrznym dzieckiem, to jesteśmy w stanie pewne rzeczy później jakby w sobie zaopatrzyć, pewne rzeczy, pracując z dzieckiem, z dorosłym, zdrowym dorosłym itd. itd. Natomiast myślę, że wszyscy potrzebujemy, Takiego zrozumienia i zdania sobie sprawy z tego, jak ten proces może przebiegać. I w tym będzie na pewno pomocna ta książka. Kochani, to na tyle. Proszę Was o łapkę w górę, subskrypcję i naciśnijcie koniecznie dzwoneczek, będziecie widzieli, co się dzieje na kanale. Też oczywiście proszę Was o komentarze. Komentujcie tą sprawę narcystycznych matek. Czy może znacie takie osoby narcystyczne? W tym przypadku narcystyczne kobiety, no bo. Taki jest temat tego odcinka. Jak sobie z tym daliście radę, bo wiele osób już jakby przepracowało ten temat, tak? I czy rzeczywiście mm, książki są dla Was w takich rzeczach pomocne? Bo to są dla mnie takie ciekawe pytania. Oczywiście, piszcie te komentarze, bardzo Was proszę, bo one są inspirujące nie tylko dla mnie, ale tworzymy w ten sposób społeczność ludzi, którzy wspierają się i inspirują na drodze do zmian. Dziękuję Wam, do usłyszenia, kochani. Hej!